19:04 na naszych zegarach przed momentem, między innymi nowator. Nie wierzę w marzenia, ale to jest nieprawda, bo pogadamy o tym, chyba trochę pogadamy o tym, że jednak warto te marzenia mieć. Przy moim telefonie na łączach internetowych Krzysztof Miszczuk, który ostatnio w programie Jaka to Melodia wygrał jeden z finałów. Witam Cię. Witam serdecznie, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś. Cieszę się, że mogę tutaj być. To ja się bardzo cieszę, że to zaproszenie przyjąłeś. No, nawet chwili się nie zawahałem, tylko jak od razu napisałeś, to pomyślałem, super przygoda, bardzo, bardzo chętnie sprawdzę, o co tutaj chodzi. No i i życzyłbym sobie, żeby każdy, kogo zapraszam, miał takie podejście jak ty. Naprawdę. Powiedz mi tylko, czy dobrze słyszysz, bo ja słyszę jakieś opóźnienie. Mój To głos znaczy tak, jakby wydaje mi się się, że dobrze. odbijał. Wydaje mi się, że dobrze słyszę. Ja mam ciebie na telefonie, chyba że w związku z tym jest jakaś opóźniona moja Ale reakcja. teraz jak blisko masz teraz telefon. jak blisko jesteś telefon, to jest okej. Oj. Dobrze, to tak będę trzymał, O, jasne. o. I tak jest super. Dobrze. Co prawda widzę tylko Ale to twoje nic. jedno oko, ale dam radę sobie. No, jesteśmy w radio, także chyba nie o widok chodzi. Do fotki będą dwa. Widok tylko dla mnie jest teraz, nie? Także spokojnie. Krzysztof, powiedz mi, dlaczego postanowiłeś wziąć udział w programie Jaka to Melodia? I wiem, że to nie był twój pierwszy raz. Tak, dokładnie. To nie był mój debiut. Ja od jakiegoś czasu po prostu już regularnie wracam do tego programu, ponieważ jest to swego rodzaju uzależniającym doświadczeniem. Jak raz się pójdzie, to chce się tam wrócić. A dlaczego tutaj się w ogóle znalazłem? No, myślę, że około 4 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam, widziałem ogłoszenie, że jest casting w Lublinie. Ja jestem z Lublina, więc pomyślałem, no skoro mam blisko, chętnie się przejdę. Tym bardziej, że od zawsze oglądałem ten program, odkąd. No, od dziecka i zawsze podobało mi się sama konwencja programu. Wydawało mi się, że czuję się w tym mocny, gdy przed telewizorem zgadywałem sobie piosenki. No, poszedłem na casting, tam wypadłem. Powiedzmy, że lepiej niż dobrze. No i teraz już czuję się jako taki pełnoprawny gracz, który raz na jakiś czas ma okazję gościć w telewizorach. Okej. A powiedz mi, bo było ciekawe to, co powiedziałeś przed chwilą, że to jest uzależniające doświadczenie. Dlaczego? To znaczy, sam dzień nagraniowy już ma w sobie taką energię, że rano, prawda? Ja jestem z Lublina, więc do Warszawy nie mam jakoś stosunkowo daleko, tak jak inni gracze, ale no powiedzmy, że taki dzień typowy nagraniowy wygląda tak, że budzę się rano, z samego rana muszę gonić na pociąg, jechać w tych emocjach, cały zmęczony, muszę w studio jeszcze odczekać kilka godzin, Przepraszam. żeby trafić na nagranie. No i jak poznajemy w tym studio tych ludzi, to wszystkie te takie emocje typu zmęczenie, te złe emocje, może nawet nie złe, to takie no negatywne raczej, prawda, zmęczenie, takie wyczerpanie idą w niepamięć, ponieważ no jest przyjemnie stać tam przed kamerą, przynajmniej dla mnie, i mieć świadomość, że moi znajomi też trochę czekają na to, kiedy ja w końcu będę znowu w programie, bo i pytają mnie o to często i piszą do mnie same miłe słowa, gdy już jestem, także uważam, że no jest to właśnie taki swego rodzaju
doświadczenie, które wyzwala takie emocje, które naprawdę ciężko w inny sposób osiągnąć. No bo nie można tego porównać, nie wiem, z radością, jaką może przynieść, jako kibic piłki nożnej, nie wiem, radość przynoszą mi zwycięstwa drużyn, którym kibicuję. No to jest inna radość. To jest takie może trochę wychodzenie spoza strefy własnego komfortu, ponieważ prawda, no nie każdy jednak lubi te wystąpienia publiczne, czy być przed kamerami. Ja do końca no też nie czułem się w tym nigdy komfortowo i nadal nie czuję się jak ryba w wodzie, ale jest to coś takiego, że gdy mam świadomość, potem oglądam siebie w programie, widzę, że kurczę, nie wygląda tak źle, no to to jest taka endorfina, taki zastrzyk endorfiny. A może to jest pewnego rodzaju adrenalina, co? Oczywiście, że tak, też adrenalina, bo jednak walczę cały czas, walczymy ze współuczestnikami, czy walczymy ze sobą, żeby jakiś, nie wiem, nie powiedzieć jakiegoś głupstwa, przez które potem pół internetu nas wyśmieje, tylko żeby zaprezentować się jak najlepiej, ponieważ jest życie w telewizji, ale jest i życie, prawda, na co dzień, więc jeżeli powiemy, no nie wiem, taką gafę totalną, no to może być nam wstyd pokazać się na ulicy. Czekaj, bo ty wspomniałeś w jednym z ostatnich odcinków, że w 2019 roku byłeś tak. W finale miesiąca. Tak, tak, właśnie, to był 19, więc ja nawet i więcej lat temu byłem na tym castingu. Więc skoro w 19 ja byłem w finale miesiąca, to ja musiałem być na castingu chyba w 17 roku. No, tak pamiętam, więc ile to już 7 lat będzie, tak, tak. Byłem w finale miesiąca, no miałem to szczęście. Nawet ten finał miesiąca udało mi się wtedy wygrać. No i tak przylgnęła do mnie taka, powiedzmy, łatka jakiegoś tam zawodnika, który potrafi wygrać finał miesiąca, choć ja się tak nie czuję, więcej szczęścia miałem niż umiejętności, uważam. No ale coś tam jednak wiem. No, no. A powiedz mi, czy muzyka jakoś towarzyszy ci w życiu na co dzień? Jeżeli chodzi o muzykę w moim życiu, no to oprócz tego, że do programu teraz staram się przygotowywać, czyli słucham sobie jakichś piosenek, które właśnie które zobaczę w programie, usłyszę w programie, których wcześniej nie znałem, to staram się sobie ich przesłuchiwać, no to na przykład, aczkolwiek w wolnej chwili, jak na przykład jadę sobie pociągiem, to słucham muzyki takiej, której w programie raczej nie mam, ponieważ jestem takim, dla przyjemności to ja słucham hip-hopu i to polskiego, także no jeszcze, nie wiem, czy tu można powiedzieć wokalistę, znaczy wykonawcę, no Mata, zna go każdy, prawda, no ale w programie raczej go nie usłyszymy, także to jest Mata? Muzyka, która gra mi w sercu. Mata, tak. I jakby takie piosenki były w jakiej to melodii, to już w ogóle czułbym się jako ekspert, ale no jeszcze się nie doczekałem, ale jeżeli chodzi o samą taką muzykę, miałem przez 2 lata bodajże, po programie właśnie po tym wygranej w finale miesiąca stwierdziłem, że chciałbym trochę muzycznie się podszkolić tak bardziej, no właśnie nauczyć się gry na jakimkolwiek instrumencie, więc stwierdziłem, że może właśnie saksofon, ponieważ jest dość lekki do noszenia i nie jest taki jak gitara, czyli że pół osiedla gra na gitarze. Z całym szacunkiem dla gitarzystów, mój przyjaciel najlepszy jest gitarzystą, pozdrawiam go. Ale no i tak chodziłem na zajęcia przez 2 albo 3 lata, no ale potem już na ostatnim roku studiów trochę pisanie pracy doszło i musiałem swoją, prawda, przygodę na razie zawiesić, ale mam nadzieję, że kiedyś do tego wrócę. No saksofon jest w domu, coś tam potrafię zabrzdękać, ale nie jest to jakiś poziom, którego chciałbym, z którym chciałbym się, nie wiem, dzielić z innymi. Także jeżeli chodzi o muzykę, to myślę, że ten saksofon mam w domu, na którym coś tam grałem kiedyś. No i program jaka to melodia. Kurczę, wiesz co, tak sobie tak wyczuwam, że ty jesteś normalnie wrażliwa dusza, jak bierzesz się za takie instrumenty jak saksofon, to naprawdę trzeba mieć pewnego rodzaju wrażliwość. A nie patrzyłem nigdy na to, ale dziękuję za takie słowa, to miłe. Ja saksofon wybierałem też, kierując się trochę tym, że uważam go za uniwersalny instrument, prawda? Można naprawdę, w zasadzie każdy można użyć w różnych gatunkach muzycznych.
No ale ten saksofon to nie powiedziałbym tak jasno, że no nie wiem. Gitara to jednak się kojarzy z rockiem, jeżeli elektryczna, a jeżeli saksofon, no to raczej jazz, ale z drugiej strony przecież nawet w disco polo jest wyraźny saksofon. Choć nie twierdzę, że chciałbym disco polo w życiu grać. Tak? No nie, disco polo bym raczej nie chciał, raczej... Znaczy nie, no nic bym nie chciał, już za późno na karierę muzyczną. Ale tak dla siebie to po prostu... No chciałbym, moim marzeniem jest nauczyć się grać ze słuchu. Także słyszę melodię i potrafię się dograć do niej. Ale to... No może tak jak mówię, mam nadzieję, że uda mi się wrócić do zajęć, że będę doskonalił tę swoją umiejętność. Ale na razie się, no niestety, chyba nie zapowiada za dużo jakichś innych obowiązków. A propos disco polo, doskonale cię rozumiem. Nie lubisz disco polo? No, nie wiem, czy mogę to powiedzieć publicznie, ale... Ale skoro pytasz, to odpowiem ci. Nie lubię. Po prostu. O. Znaczy się ja nie powiem, że nie lubię, bo lubię, nawet bardzo, zwłaszcza na weselach. Uważam, że to jest tak zwany must have, ale no po prostu, nie wiem, chciałbym grać coś innego, jeżeli chodzi o granie takie, z czym właśnie chciałbym się dzielić ludźmi. Ale to też jest muzyka, też ma swoich odbiorców, szanuję wszystkich. Tak, bo bardzo ja lubię. Też. Ale nie, no pewnie, jest to, tak. Nie jest to w każdym razie moja muzyka, której słucham na co dzień. I bardzo mnie zaintrygowało, jak powiedziałeś o hip-hopie, bo to też pokazuje, że chyba nie słuchasz takiej muzyki, która jest wszędzie dostępna po prostu. To znaczy, ja po prostu słucham przeróżnej muzyki. Byłem w te wakacje na openerze ze względu na Dua Lipę, no to artystka, która też przecież była grana w radiu 24 godziny na dobę. Ale czy Dawida Podsiadł, bardzo lubię The Weeknd, to jest też mój jeden z ulubieńszych artystów, wykonawców. Także nie powiem, że nie słucham takiej popularnej muzyki, bo też słucham i też bardzo lubię. No ale po prostu ten hip-hop to jednak jest coś, co mi taki nastrój, jak słucham tego hip-hopu, no to właśnie wchodzę w ten nastrój, który tam próbuję przekazać. Może Mata to nie jest jakiś tam nastrojowy, tak, ale z drugiej strony są piosenki i piosenki. Słuchaj, a jeżeli chodzi o hip-hop, bo bardzo mnie interesują twoje spostrzeżenia na ten temat. Bo dużo się mówi o tym, że takiej muzyki prawdziwej hip-hopowej, jak była w latach 90., 2000 i tak dalej, że takiej muzyki już nie ma. Ja oglądałem taki dokument na Netflixie, o tytule Cały ten rap, gdzie można było poznać całą historię rapu i to jest bardzo, bardzo ciekawe. To znaczy ja tego filmu nie widziałem, więc nie mogę się wypowiedzieć. Jedyne co kojarzę to wydaje mi się, że może jakiś zwiastun widziałem, tak mniej więcej. No powiem tak. Też nie czuję się specjalistą. Ja po prostu słucham tego aktualnego hip-hopu, który jest odbierany przez tych, wiem, że starszych artystów za tak zwane hip-hopolo może czasem właśnie, to a propos tego disco polo, o którym rozmawialiśmy. Jest podział na old school, new school. Ja w to się nie bawię. Dla mnie, jak leci muzyka, która mi wpada w ucho, która podoba mi się, przekaz, no wiadomo, że jest też ważny, jak to w hip-hopie, ale nie jest czasem dla mnie najważniejszy. No to po prostu, jak mi nie się podoba, to ja tego słucham. Ale czy, no na pewno jest to inny hip. No kiedyś to, prawda, ten hip-hop chyba, mnie się wydaje, że powstawał, nie wiem, na ulicach, między blokami, a teraz ci wszyscy raperzy, no to, prawda, tak się mówi, że tych, bo drogie marki to są chodzące reklamy jakichś, nie wiem, domów mody,
No, kiedyś to było nie do pomyślenia, teraz już tak nie jest. Czy dobrze? Nie wiem, nie oceniam. No, ale są też artyści, którzy chyba mimo upływu lat cały czas tworzą. Nie wiem, chociażby światowo, teraz, prawda, Eminem, można powiedzieć, że wrócił, tak, z tą nową piosenką Houdini, Guess Who's Back. No, ale nie, no, no, nie czuję się, prawda, na siłach, żeby móc się wypowiedzieć jakoś głębiej w tym temacie. Okej, ale pamiętasz koniec lat 90. Osobiście nie pamiętam, bo w końcu lat 90. to miałem rok, a potem 2 lata. Bo ja jestem z 98 rocznika, także. Który? 98. Ten Okej, co rozumiem. Mistrzostwa Świata we Francji. Rozumiem. To jest bardzo ciekawe, a nie przeszkadzają ci wulgaryzmy w rapie? Czy mi nie przeszkadzają? No zależy, wiadomo, sam, znaczy się, nie uważam, żeby mi przeszkadzały. Sam staram się, tam wiadomo, że pod nosem się coś tam powie, motyla noga, ale staram się nie używać, zwłaszcza w towarzystwie, do tego nieodpowiednim. Ale w rapie, no, jeżeli są na siłę tak wplecione, no to wiadomo, że bez sensu, bo uważam, że to jest wtedy no, taka popis małej wyobraźni twórcy. Ale no, czasem nie da się powiedzieć, no jest przekaz, prawda, się liczy, jakby, nie wiem, powiedzieć do kogoś. Może nie będę nic mówił, co mi przychodzi teraz na myśl. No, czasem przeszkadzają Tutaj pewnie. możesz jak coś, bo tu nie ma żadnej Tak? cenzury. Nie, no to jak można, nie wiem, czasem chce się powiedzieć kurczak, a czasem chce się powiedzieć słowo na K. No to zależy od kontekstu. No jak powie, nie wiem, kurczak jakiś taki w groźnej sytuacji, no to nie brzmi wiarygodnie. O, tak powiem. Kwestia właśnie tekstu. No tak. Ja uważam, że jeśli to jest czyjś wyraz artystyczny, to ja nie mam z tym problemu O, generalnie. dokładnie. Jeżeli nie chcą nikogo obrazić, prawda, że nie mówią ty, tylko mówi jako tam no, podkreślenie swoich negatywnych emocji, no to niech tam powie sobie. A w jaki sposób przygotowujesz się do jaka to melodia? No to staram się obejrzeć każdy odcinek. Jeżeli nie mam możliwości, bo jestem nie poza domem, nadrabiam oczywiście na internecie. I jeżeli widzę jakąś piosenkę, słyszę piosenkę, której nie znałem albo tytułu, albo wykonawcy, albo tego i tego, po prostu wrzucam sobie na playlistę na YouTubie i w wolnej chwili sobie przesłuchuję. I zazwyczaj słucham tych piosenek, tej playlisty w czasie, gdy gram sobie na PlayStation FIFA. I po prostu jednocześnie ćwiczę refleks grając na PlayStation i jednocześnie słucham tych piosenek. I to jest całe moje przygotowanie. Później moja dziewczyna, narzeczona, przepraszam, moja narzeczona przychodzi do mnie i przepytuje mnie z tych piosenek. No i coś tam w głowie zostaje. A czy była jakaś taka piosenka w programie, która cię zaskoczyła? No, ostatnio w moim odcinku zaskoczyło mnie Josephine, to jest Chris Ria. Do tej pory nie potrafię tego zanucić. To była jedyna piosenka, której w finale swoim drugim nie zgadłem. No ale na pewno ją nadrobię, zanim wrócę do programu kolejny raz. A tak, no to są niektóre tam też. Bardzo jednak jest szeroki zakres, bo są i piosenki przedwojenne, i piosenki, no nie wiem, kabaretowe, i piosenki takie naprawdę, że jeszcze radia nie zdążyły ich grać, a one już lecą w programie. Także powiem tak, zaskoczyć mnie nic raczej nie zaskoczyło, po prostu na wszystko trzeba być przygotowanym w ten sposób. Bo i melodia ludowa, i piosenki właśnie, czy jakiś hip-hop, to chyba się zdarzał. Teraz tak z głowy nie pamiętam. No. Wiesz co, jesteś pierwszą osobą, jeśli chodzi o uczestników, której zadam to pytanie, bo jestem ciekaw.
Jakie to uczucie spotkać się z człowiekiem, który prowadził ten program od początku? Mam na myśli Roberta Janowskiego. Jakie to uczucie, tak? Tak. No, szczerze nie myślałem o tym w tamtym momencie. Ale no na pewno takie wow, pan z telewizora stoi przede mną. No bardzo miły, bardzo mile wspominam naszą rozmowę z Robertem. No zagadywał mnie o jakieś tam sprawy prywatne, pytał o moje studia, które właśnie świeżo skończyłem. Także miłe uczucie, same pozytywne emocje towarzyszyły temu spotkaniu. A to było moje pierwsze właśnie, teraz jak nagrywałem odcinki z końcem wakacji swoje, to było moje pierwsze spotkanie właśnie z Robertem, ponieważ wcześniej no nie miałem okazji się załapać na jego prowadzenie. Ja zaczynałem to jeszcze Norbi przez chwilę prowadził, potem już Rafał Brzozowski. Tak. Także no czułem radość na pewno, że właśnie mogę też i tego legendarnego prowadzącego spotkać, ponieważ no jaka to melodia, to jednak Robert, on się kojarzy, prawda, najbardziej. Tak. No i cieszę się, że było mi to dane. Tak. Ale uśmiechnąłem się, jak powiedziałeś, wow, że pan z telewizji koło mnie stoi, ale, tak. Ale nie masz takiego wrażenia, że jak się odbędzie taką rozmowę, jak z Robertem na przykład, to jest tak, że tak powiem, normalne, że się zapomina o tym, że jest to osoba z telewizji, prawda? Ja wiem, aha, bo ja tak, oczywiście. Sam tak miałem, powiem ci szczerze. Tak, zgodzę się z tobą z każdym słowem. To prawda, że to się na początku się tak myśli, ojej, to jest ten Robert Janowski, ale po chwili już myślisz, jakbyś rozmawiał po prostu ze znajomym. I no wszystko, ton głosu, właśnie tematy, które są poruszane, to nie jest takie, nie? Gwiazdorzenie. Czy jaka to melodia była jak na razie jedynym teleturniejem, w którym brałeś udział? Nie, jaka to melodia nie była jedyna. Nawet ostatnio, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba emisja mojego odcinka pierwszego, jakiej to melodii, tego wygranego, była w czwartek, a jakoś chyba tydzień wcześniej była emisja mojego odcinka w Gra Słów Krzyżówka. Ponieważ tam też byłem niedawno. Tam mi się udało dojść do finału, ale niestety głównej nagrody nie wygrałem. No ale to nic się nie stało. A poza tym to jeszcze w przeszłości też. I brałem udział i w Kole Fortuny, i w jednym z 10, w Wabanku, i w Kole Fortuny. Chyba tyle, jeżeli dobrze pamiętam. No. I Krzyżówka właśnie. W Krzyżówce drugi raz już teraz byłem. Także nachodzę, bo spodobało mi się właśnie, gdy pierwszy raz przyszedłem do melodii, potem wróciłem, wygrałem, bardzo mi spodobało mi się branie udziału w teleturniejach. Tak pomyślałem, a w sumie krzywda mi się nie dzieje, a zawsze coś można zarobić. No i tak zgłaszałem się, gdzie się dało. No. Jasne. A który teleturniej był dla ciebie największym wyzwaniem? No, wydaje mi się, że jeden z 10. Jeden z 10 uważam, że jest taki najbardziej. Zresztą o tym też rozmawialiśmy przy okazji nagrań do innych programów z różnymi uczestnikami, którzy właśnie regularnie startują w różnych programach. W jednym z 10 jest to, powiedzmy, trudne, że jak jesteś wyznaczony do pytania, no to musisz odpowiedzieć, prawda? A na przykład w takim wabanku, no to jeżeli nie wiesz, to się nie zgłaszasz, prawda? Możesz czekać na pytanie, na które znasz odpowiedź, ale jeden z 10 musisz się zmierzyć. Nieważne, czy znasz odpowiedź, czy nie znasz. Jasne. Musisz odpowiedzieć. No i w jednym z 10 jest, prawda, jak to już sama nazwa mówi, aż 9 rywali do pokonania, także to jest też trudniejsze. No mi w jednym z 10 nie poszło.
wybitnie, bo odpadłem szybko. No na szczęście nie w pierwszej rundzie, ale w drugiej. Być może nawet jako pierwszy w odcinku, może jako drugi. Ale też nie żałuję, że tam wystąpiłem. Miałem okazję zobaczyć na własne oczy pana Tadeusza Sznuka. To też pamiętam, że to wydarzenie było dla mnie takim czymś, no, robiącym wrażenie, ale to był jakiś tak przerwa między jedną, że tylko miałem okazję go zobaczyć nawet. Znaczy, no nie było możliwości, żeby tam dłuższą chwilę porozmawiać. Ale co jeszcze pamiętam o jednym z 10, co jeszcze chciałbym powiedzieć, to że no taka właśnie rozbudowana, no bo krzyżówka to na przykład jak gra się w jakimś mocnym krzesłu w krzyżówka. W bank, tak jak mówiłem, trzeba, można czekać na kategorie, które ci podpasują. Koło fortuny to jest jak też właśnie fortuna, czyli loteria. No melodia to wiadomo, muzyka, a jeden z 10 to są pytania muzyczne, potrafią być, prawda? Także uważam, że to jest najtrudniejszy teleturniej ze względu na rozbieżność zakresu i na zakres i właśnie ilość przeciwników. Okej, okay. A czy udział w teleturniejach może stać się sposobem na życie tak trochę? To znaczy, wydaje mi się, że... Ale czy u mnie się stało, czy może się stać, bo tutaj nie usłyszałem. Czy może się stać? Czy może się stać? Myślę, że tak. Zresztą jest chyba pan, który z tego, którego to był sposób na życie. No na pewno byłoby to trudne, ponieważ jednak dużo zależy też od tego, czy po prostu zostaniemy zaproszeni do odcinka. No nie można sobie założyć, że co pół roku będę chodzić do programu, no bo może produkcja będzie miała inne wobec ciebie plany i możecie, no nie wiem, nie chcieć zaprosić. Także żyć z tego raczej ja przynajmniej nie zamierzam. Też myślę, że to nie jest jednak właśnie coś, dlaczego mógłbym, nie wiem, rzucić pracę i poświęcić się tylko teleturniejom, bo jest to jednak niepewne źródło dochodu. No tym jasne. Bardziej, że też nie wiadomo, na kogo się trafi. Rozumiemy, prawda? Ale na pewno jest to świetny dodatek taki, jeżeli chodzi o finanse i jeżeli chodzi o dodatkowe emocje w życiu, jeżeli ktoś lubi adrenalinę, jeżeli ktoś lubi sprawdzać siebie, wystąpienia publiczne, to polecam bardzo, bardzo i jeszcze raz bardzo. Mhm. A właśnie czym się zajmujesz na co dzień, powiedz? Ja na co dzień aktualnie poszukuję pracy, ponieważ skończyłem studia w lipcu, obroniłem pracę magisterską z ekonomii. Później sierpień, wrzesień odpoczywałem. Dziękuję bardzo. Sierpień, wrzesień odpoczywałem, byłem na wakacjach wymarzonych i teraz no właśnie zacząłem szukać pracy. A co byś chciał najbardziej robić? Najbardziej to chciałbym... Nie wiem, naprawdę. W sensie, no mam jakieś tam coś z branży ekonomicznej chciałbym robić, żeby mieć świadomość, że te studia moje były po coś, prawda? Ale, okay. Ale każda praca, która myślę, będzie dawać mi satysfakcję i będzie taka stworzona dla mnie, to chętnie rozważę. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby praca przede wszystkim dawała ci satysfakcję. No tak, ale jak się jeszcze coś tam zarobi przy okazji, to też jest dobrze. No wiadomo, jak to jest. Wiadomo, pewnie. Krzysiek, bardzo ci serdecznie dziękuję za tą rozmowę. To ja dziękuję za zaproszenie i naprawdę czuję się doceniony. Bardzo mi miło, że mogłem tutaj być. A powiedz mi, tak z ciekawości, byłeś zestresowany, zanim do ciebie zadzwoniłem? Nie byłem. Nie byłem, ja dzisiaj właśnie miałem... Nie. Tak obejrzałem sobie właśnie maraton, najpierw taka ta melodia, potem wabank i tak czekałem na informacje od ciebie. Nie byłem. Boże, ja naprawdę życzyłbym każdemu takiego podejścia i takich reakcji, jeśli chodzi o moje próby kontaktu, bo uwierz mi,
Nie jest to wcale takie oczywiste. Ciekawość. No, różnie, prawda, podchodzą do tego różne osoby. No i jeden, ja akurat teraz, tak jak mówię, nie mam pracy, mam dużo wolnego czasu, więc chętnie tutaj spędzę z tobą ten czas. Tak, ale bardzo mnie ujęło to, co powiedziałeś na początku, że byłeś ciekawy tego, jak to będzie tak, wyglądało. Myślę, że to samo sedno było po prostu. Tak, z ciekawości też właśnie tutaj jestem. No. Dzięki ci bardzo, Krzysiek. Jeśli możesz, nie rozłączaj się ze mną jeszcze. Ja dziękuję raz jeszcze. Zostań ze mną przez chwilkę, zaraz do ciebie wrócę. A dla was między innymi za chwilę Fornon Blondie pojawi się także jeszcze przed 20. Margaret oraz Oskar.